W wieku 75 lat zmarł Ryszard Szurkowski, najbardziej utytułowany polski kolarz w historii. O jego śmierci polską agencję prasową poinformowała żona sportowca Iwona Arkuszewska Szurkowska. Koszmarny wypadek Szurkowskiego w kolonii. Ryszard Szurkowski 10 czerwca 2018 roku uległ wypadkowi podczas wyścigu weteranów w kolonii w Niemczech. Dla wielu była to tajemnica poliszynela. Koledzy z Peletonu, znajomi, lekarze, dziennikarze zachowali solidarność, nie informując o dramacie opinii publicznej, o co prosiła rodzina i sam Szurkowski. Zmienił on jednak zdanie po wizycie w szpitalu w Konstancinie komentatora Eurosportu Krzysztofa Wyżykowskiego, którego znał od 45 lat. To było kilka kilometrów przed metą. Szeroka ulica i niesamowite tempo. Około 40 km na godzinę. Zbliżaliśmy się do wysepki. Większość kolarzy jechała prawą stroną, ale dwóch przede mną chciało prawdopodobnie ominąć wysepkę z lewej. Szczepili się kierownicami i w ułamku sekundy leżeli obydwaj. Kraksa: niby nic specjalnego, ale nie miałem szans. Wiknąłem nad kierownicą, uderzając twarzą w asfalt. Najpierw padło na mnie dwóch kolarzy, a potem kilkunastu, a może i kilkudziesięciu. Słyszałem szczęgrowerów, rowerów, krzyk i sygnał karetki. Opowiadał Szurkowski o wypadku Wyżykowskiemu, który zacytował go potem w artykule na stronie internetowej Rzeczpospolitej. Mistrz świata z 1973 roku miał uszkodzony rdzeń kręgowy i czterokońcinowe porażenie, a ponadto uszkodzoną czaszkę. Połamaną w kilku miejscach szczękę, zdeformowany nos oraz zmierzczoną wargę. Początkowo był leczony w Niemczech. Potem kontynuował rehabilitację w Konstancinie. Niesamowita kariera Ryszarda Szurkowskiego. Ryszard Szurkowski to najlepszy polski kolarz w historii. Mistrz świata z 1973 roku. Dwukrotny srebrny medalista olimpijski i czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju. Urodził się 12 stycznia 1946 roku w Świebodowie na Dolnym Śląsku. Pierwszy sukces odniósł wiosną 1968 roku, gdy jako nieznany nikomu zawodnik zwyciężył w mistrzostwach Polski w przełajach. Kilka miesięcy później był drugi w mistrzostwach górskich i czwarty w szosowych, a następnym sezonie został powołany do kadry narodowej. I zadebiutował w największej wówczas imprezie na świecie dla amatorów Wyścigu Pokoju zajmując tam drugie miejsce. W kronikach polskiego kolarstwa szczególne miejsce zajmuje Wyścig Pokoju z 1970 roku, stojący pod znakiem niespotykanej wcześniej dominacji jednego zespołu. Pelotonem rządzili podobieczni trenera Henryka Łasaka, którzy wygrywali jak cieli. Triumfowali drużynowo z ogromną przewagą. A indywidualnie najlepszym okazał się Szulkowski. Wygrywał wyścig pokoju jeszcze w 1971, 1973 i 1975 roku, odnosząc w sumie 13 zwycięstw etapowych. Powszechnie uważano go za najlepszego kolarza amatora na świecie. Tęczową koszulkę indywidualnie zdobył raz. W 1973 roku w Barcelonie. Rok później w Montrealu musiał zadowolić się drugim miejscem, bo wyprzedził go Janusz Kowalski. Razem z kolegami wywalczył w wyścigu drużynowym na 100 km dwa złote medale Mistrzostw Świata oraz dwa srebrne na igrzyskach w Monachium i w Montrealu. Czurkowski był twórcą pierwszej w Polsce kolarskiej grupy zawodowej Exbud, dyrektorem polskiej części wyścigu pokoju, a także prezesem Polskiego Związku Kolarskiego.